Dzisiaj dużo mówi się o sekularyzacji, sekularyzmie, o tym, że społeczeństwo i kościoły rozchodzą się, a wiara zostaje coraz mocniej i mocniej wciśnięta w sferę tego, co wstydliwe, prywatne, czegoś, o czym nie należy za bardzo mówić, nawet nie powinno się mówić w dobrym towarzystwie, w normalnych sytuacjach życia. W kościołach widać coraz częściej pustki, szeregi osób odwiedzających kościoły przerzedzają się, a teologowie, jak ten, którego książkę właśnie czytam, piszą o tym, że nierzadko to kościoły także same zasłużyły na pewien odwrót od ich przesłania. Zasłużyły swoją niewiarygodnością. Jeśli spojrzeć tak na obecną sytuację w Europie, ona różnie wygląda w różnych państwach, z różną szybkością następują te procesy, to ktoś może załamać ręce i powiedzieć, no to nie warto się już wysilać. Chrześcijaństwo jest na przegranej pozycji. Może trzeba zacząć coś zupełnie nowego, zerwać z tym, co stare, albo powiedzą inni, odejść, zrezygnować. Nie ma co się wysilać. A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Wtedy rzekł uczniom swoim: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Słowa Jezusa zachęcają nas do zmiany perspektywy. Zmiany perspektywy na szeroką, na spojrzenie na to, jak wielkie są jeszcze potrzeby. Rzeczywiście chrześcijaństwo zmienia się. Jego postać instytucjonalna, życie ludzi, społeczeństwo, które nas otacza. Ale nie zmienia się potrzeba człowieka, tęsknota za Bogiem. Zresztą, kiedy czytamy o tych słowach w Ewangelii Mateusza, grupa ludzi towarzysząca Jezusowi liczy kilkadziesiąt osób. Dzisiaj chrześcijan formalnie mamy ponad 2 miliardy. I to tak wielu ludzi, którzy potrzebują wsparcia w tym, jak żyć i inspirować się przesłaniem o Jezusie, przesłaniem Ewangelii. Jak wielu jest też ludzi, którzy nie słyszeli tej Ewangelii. To jest naprawdę dużo pracy. To jest naprawdę dużo więcej pracy, niż jesteśmy w stanie wykonać. I do tego, na sam koniec Ewangelii znajdujemy słowa Jezusa mówiące o tym, że On jest z nami, że warto zakasać rękawy i wziąć się do roboty.